Trzy, Patrycja! Żartuję, to było cringe'owe. Przepraszam, dobra, nie wtrącam się do wywiadu. Spokojnie. Z nami największy fan Patrycji, w jej Jarek Tańcula, cześć. Cześć, siemanko, witam. My się trochę zaczepiacie, nie wiem, czy to tak, nagraliśmy, tak. Czy nie, ale lubimy. Znacie się prywatnie? Tak, poznaliśmy się i co? No i się lubimy i w ogóle, znaczy, no. No, dwa, trzy. Dobry ma. Nie łączy, bez jaj. Okay. Chyba Patrycja ma taki dobry charakter, co? Pod tak, ten sport. Jest mega, znaczy pod sport. Ja myślę, ogólnie jest mega sympatyczna, mega jak ją widzę, to od razu mi się Michał cieszy. Pod sport, słuchaj, no ona grała w takim filmie, Wojowniczka, główną rolę, więc coś tam łykła i lizła tego MMA podobno. Grała też tam, jedną z głównych ról grał mój serialowy kolega Dominik Dąbrowski, który gra Betona, policjanta mojego największego wroga w serialu. Stąd się w sumie znamy, no. Lubisz w ogóle kobiece MMA? Lubisz je oglądać? Bo kiedyś kilka lat, no właśnie, widzisz. Nie lubię. Kobiety powinny... No nie, bo zaraz będzie, że seksistą jestem. Nie. Kobiety mogą robić, co chcą, jest równouprawnienie. Chcą się napierdalać, niech się napierdalają. Dobra, a ty czemu nie lubisz? Już nie bądźmy tacy, wiesz, poprawni. No, masz prawo nie lubić, bo uważasz może, że to jest zbyt brutalne. Nie lubisz patrzeć na kobiety, które są porozbijane na przykład. Tak, nie lubię patrzeć na kobiety, które są porozbijane. Chociaż jest kilka ładnych naprawdę kobiet w MMA, nawet w polskim. Przecież Karolina Owcarz na przykład, bardzo ładna dziewczyna. Kurdzarz, o dziwo, że nic sobie jeszcze nie zrobiła. Takiego wygląda bardzo ładnie. Karolina Kowalkiewicz przecież też wygląda dobrze, więc no. No, Patrycja Wieja na przykład też wygląda dobrze, więc nie jest tak źle. Ale ogólnie kobiety, myślę, że są fajniejsze sporty dla kobiet niż MMA. MMA jest zbyt brutalne. Kobiety raczej nie powinny być brutalne. To mężczyźni bronią, no i znowu będzie seksizm. Mężczyźni powinni bronić właśnie rodziny, powinni być tymi wojownikami. Tak to było zawsze, tak to było ewolucyjnie. Nie wiem, czemu się chcą bić. No ale cóż, mamy równouprawnienie. Kobiety mogą uprawiać męskie sporty, męskie zawody. Bardzo proszę. Mają takie życzenia, niech sobie są. Pociągnijmy ten temat, a zgodziłbyś się z tym, że kobiety mają właśnie taki bardziej zacięty, lepszy charakter do sportu walki? Oczywiście, że tak, bo dziewczyna te, wiesz, one, faceci to na przykład, to nie wiem, ja z Alanem, bardzo się nie lubiliśmy w chuj, obiadaliśmy sobie po razie, wybaczyli, wiesz, pogodziliśmy się, a dziewczyny to nie ma szans, co ty, się poszarpały za włosy, ponapierdalały do ostatniej krwi, dziewczyny to są, no, hetery. Powiedz, jak tam nastawienie przed jutrem, jesteś gotowy, jak te ostatnie godziny przed walką będziesz spędzał? Powiem ci, że nie wiem, czy to już jest kwestia mojego doświadczenia, że już piąty raz wychodzę do klatki czy coś. Nie wiem, nigdy się tak fajnie nie czułem, nigdy nie czułem takiego spokoju, takiego lightu. Zawsze to był mega stres, zawsze to były nieprzespane te ostatnie noce, musiałem jakieś CBD, czy tam nawet nie CBD, sobie zajerać czy coś. Teraz jest dobrze, normalnie wczorajszą noc przespałem, teraz w ogóle nie mam żadnego stresu, serce mi nie bije szybciej. Ostatnio poprzednią walką, to przecież mi ja tak napierdalałem, już mnie nosił, już wiesz. Teraz jest tak spokojnie, chyba dobrze. A forma życiowa, tak byś to ocenił? No właśnie to, że rozmawialiśmy ostatnio. Wręcz mi się wydaje, że jestem niedotrenowany, bo dużo mniej trenowałem niż zawsze. No ale nie można robić tego samego, liczyć na inne efekty. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No ja się czuję niedotrenowany. Czuję się taki rzeźki, czuję się wypoczęty. Tak to zawsze byłem przemęczony. To walka to już była takie, wiesz, że to już kurwa, zrób tą walkę, potem dwa tygodnie w domu odpoczywałem, nic nie robiłem. Teraz to ja się czuję tak, że wiesz, myślę, że zrobię walkę i wracam na salę treningową w poniedziałek. Nie robię żadnej przerwy, bo po co? Znaczy na wakacje muszę jechać, bo ogólnie miałem ciężkie życie, nie chodzi o samo walkę, przygotowanie, tylko po prostu wszystkie moje rzeczy, które robiłem, to no. Zapowiadasz, że jeszcze kilka walk i tak naprawdę chciałbyś kończyć tę przygodę, a to może za wcześnie jednak. Słuchaj, wiesz co, no mam inne marzenia, które też są gdzieś tam w tej mojej matrycy, są wyżej, to marzenia aktorskie, które wiesz, teraz trochę je spełniam w tym serialu, ale to jeszcze nie jest to. Odstawiłem je na plan boczny, nie mam czasu w ogóle na castingi. Teraz dostałem ostatnio fajną propozycję, kurczę, nie wiem czy... bo jak się pochwalę, to potem nic z tego nie wyjdzie, bo na razie to jest wszystko na słowo, ale byłoby fajne, bo to jest międzynarodowa produkcja, film kręcony w Egipcie, byłoby fajne i łączyłoby te wszystkie rzeczy, bo to by był film właśnie o MMA, więc całkiem możliwe, na razie mam dogadane słownie. Nie mam jeszcze umowy, więc nie chcę się chwalić, jak dostanę umowę, to wtedy pochwalę się i więcej szczegółów zdradzę, ale byłoby to fajne, bo naprawdę fajnymi aktorami, no i fajna przygoda, nie? W innym kraju, wiesz, w Egipcie i zagrać w filmie, spoko, więc no, takie coś jest na horyzoncie. Mówisz, że chciałbyś się bić dla organizacji na 3 litery, ale to tak naprawdę jej zawodnicy przychodzą do Fame. No i właśnie to troszeczkę niszczy moje marzenia. Serio, niszczy to moje marzenia, teraz z każdą galą, gdzie kolejni zawodnicy teraz, Marcin Wrzosek, który w ogóle, wiesz, bardzo się kolegujemy, znam go mega, go
szanuję, też przychodzi do nas, w sumie do mnie, nie? Bo ja tu byłem wcześniej, jestem tu długo, więc mogę powiedzieć, że do siebie, to oni właśnie powoli rozpuszczają to moje marzenie. Przestaje być już takie, wiesz, jeżeli już walczę na jednych galach z tymi ludźmi, to już nie jest to takie, kurwa, wiesz, nieosiągane takie mega marzenie, już powoli to przestaje być. No nie wiem właśnie, co teraz? Czy porzucić to marzenie jeszcze do końca? Chociaż muszę Polsce pokazać, więc go pewnie nie porzucę. Myślę, mogę równie dobrze sobie, myślę, że jak teraz się fajnie zaprezentuję, ewentualnie jeszcze jedną fajną walkę dać, to będę mógł sobie, wiesz, że na przykład zaprosić tutaj do fejmu jakiegoś zawodnika stamtąd i też zrobić fajną sportową walkę. No zobaczymy. Pojawiły się kursy na Marcina Wrzoska i Don Cassio, no i Don Cassio tutaj jest faworytem z tego, co dobrze kojarzę. Co ty gadasz? Powiem ci tak, ja miałem okazję zawsze przed każdymi walkami moimi wcześniejszymi, jeździłem do Szarków na sparingi, po prostu z kimś innym się poobijać. Miałem okazję sparować z Marcinem Wrzoskiem. No on jest, idzie do przodu cały czas. On w ogóle się nie przejmuje, ma głowę w dół. Wiesz, ja nie widziałem, że go się tak ktoś walczy, że idzie z tym czołem do przodu, uderzasz go w to czoło, bolą cię ręce, a on idzie do przodu. Myślę, że może być bardzo niewygodny dla Cassio i on umie skrócić sobie dystans, będzie umiał właśnie szybko skrócić dystans i napierdalać. Więc no, nie skreślałbym Wrzoska, absolutnie. Ale z drugiej strony też nie można co ujmować. Cassio, no Cassio jest dobrym bokserem. No jest też wyższy. Że mają duże rękawice. Gdyby były małe rękawice, to mogłoby być różnie. Panowie, sorry. Bo to ten wredny ciul. Sorry panie, ty będziesz następny. Wybaczamy dzisiaj wyjątkowo, w dobrych humorach jesteśmy. Może powinni zmniejszyć te rękawice właśnie. Według mnie, czym mniejsze rękawice, tym mniejsza szansa Cassio. Cassio tutaj jest, nie ukrywajmy, pupilkiem federacji, więc jeżeli to, co on powie, tak będzie według mnie. Więc jak on powie, że okej, to będzie okej. Jak nie będzie chciał, to nikt go nie zmusi do tych małych rękawic. Ważenie bardzo spokojne, wniosłeś 92 kilo, widziałem. No i nie ma między wami tych dymów, nie ma tej złej krwi. Spoko. 92 kilogramy to zjadłem wielkiego schabowego i w ogóle, bo to było rano i tak normalnie to waży z 90-91 kilogramów. On widziałem teraz, bo wiesz, to rano ważenie to tam sobie był na 3 i tak dalej. Teraz widziałem, to ważył 95, no więc no jest to 4-5 kilogramów różnicy będzie. Nie wiem, czy to dużo, chyba nie dużo. A jak ten jego zasięg oceniasz? On ci zagrozi? No nie wiem, sprawdzałeś? Ma 3 cm tylko różnicy zasięgu. Więc... Sprawdzałem właśnie. No właśnie, bo mimo tego, że jest wysoki, to zasięg ramion, ja mam 1,97 m, on ma 2 metry, przynajmniej tyle podał, wiesz, bo to też nie wiem, czy on się umiał zmierzyć w ogóle. I jeżeli tak jest, to nie ma dużej różnicy w zasięgu. A ja i tak pójdę przed siebie. Po prostu i zacznę, będę napierdalał. A masz jakiś konkretny plan, który będziesz chciał zrealizować? Masz, nie wiem, plan A, B, C, D, czy... Do każdej walki miałem zawsze plan, do tej też mam plan, ale nigdy kurwa go nie zrealizowałem. Z czego to wynikało? Za dużo emocji? Dużo emocji, albo różnie się na przykład zalany, miałem taki plan, że parter, a on sam nie sprowadzi do parteru, więc mój plan został, tylko że wiesz, no musiałem się najpierw przetoczyć, bo on mnie sprowadził i w ogóle się dziwiłem, więc nawet nie robiłem obrony, spadliśmy do parteru, kurwa, co on robi, nie? Myślałem, że on będzie stoicy, że to ja będę, a on mnie zaczął obalać. Jakoś mi się na szczęście udało potem przewrócić i że to ja byłem u góry i w kolejnych rundach było podobnie, więc on mi na przykład też zniszczył plan. Z Tyburskim w ogóle miałem taki plan, że tu byłem już kozakiem wtedy, bo po walce z Alanem to mi odjebało i myślałem sobie, że jestem największym kotem i że po prostu mu wpierdolę, nawet nie miałem żadnego planu, po prostu idę mu wpierdolić i to jeszcze, wiesz, wyszedłem z kontuzją i na pewno go rozpierdolę, nie ma problemu. Aha, nie wyszło? Więc widzisz, no na każde coś miałem jakiś plan i to nie wychodziło. Na Murańskiego był plan taki, że go nokautuję 15 sekund i próbowałem do samego, dwie rundy go nakurwiałem, żeby w te 15 sekund go znagłodować. Minęło tych 15 sekund ileś razy i twardy łeb też mój plan zepsuł. Więc już pierdolę, nie planuję, mam jakieś tam rzeczy, które robimy, ale jak nie wyjdą, to niech się dzieje wola nieba. To jest może mocny statement, ale wstydzisz się tej walki z Murańskim, no bo z Mateuszem Murańskim, bo chyba nie pokazałeś się tak, jakbyś chciał. Wiesz co, dużo popełniłem błędów, wstydziłem się jej, ale wiesz, no jak wyszły mi problemy zdrowotne i lekarz mówił, że ja to po schodach kurwa nie powinienem wyjść, a to dopiero walkę toczyć. To w sumie jak na gościa, który po schodach nie powinien wyjść, a stoczył taką walkę, to nie ma się czego wstydzić. No. Wstydzę się, że ja po prostu nie dopilnowałem tych wszystkich rzeczy zdrowotnych. Teraz to już, wiesz, to 4 tygodnie badania, wszystko jest petardą, jak tylko coś jest nie tak, to od razu lekarz już... Kurwa, jednak po 30
słuchaj, jak się człowiek ma, to już inaczej podchodzi do zdrowia i ta ostatnia sytuacja naprawdę mi dała dużo nauki. Ja teraz naprawdę co chwilę, kurwa, co mi się tylko dzieje, to mam lekarza zaprzyjaźnionego, piszę do niego, wystawiam badania, słuchaj, on spoko, nie martw się, to jest pierdoła, to jest tylko o dwa tam, to nie ma, to tak może być, wiesz, że tam coś się nie zgadza. Wcześniej tak nie było, wcześniej miałem wyjebane, w ogóle nie robiłem badań, miałem wykurwione wszystko. Więc teraz to się zmieniło i myślę, że będzie dobrze i teraz mi nie braknie tego tlenu, bo to nie brakło mi tlenu. Ja po prostu byłem zatruty człowieku, miałem rozpierdolone rabdiodiamizę, czyli uszkodzenie mięśni szkieletowych, kurwa, zatruty, rozjebane, nerki się zatkały, nie było szans. No ja mdlałem, ja nie czułem, że ja z tlenu mdleję, mi po prostu było chłopie nie wiadomo co, ciemno przed oczami, słabo im mdlejesz. Teraz to się na pewno nie powtórzy, wszystko jest dobrze, przynajmniej nie powinno się zdarzyć, chociaż nie mówię nie, bo ja jestem taki, że będę dawał z siebie wszystko, a dam z siebie 200%, jak będę przegrywał tą walkę, to tak napierdalał, że tam umrę, kurwa, będzie trzeba do mnie podłączyć respirator i butlę z tlenem, ale nie pozwolę, kurwa, mu wygrać tej walki. Jak się motywujesz przed walką na te kilka godzin? Zgaduję, że możesz mieć jakiś taki rytuał. No właśnie nie mam żadnego takiego rytuału, powiem ci szczerze. Kurwa, ostatnio to cały czas myślałem, wizualizowałem sobie tą walkę niepotrzebnie, nie mogłem zasnąć. Teraz to pierdolę na lajcie, mówię ci serio, wracam do hotelu, zjaram sobie jointa, tam kilka hitów, idę spać. Mam wyspać się, muszę być wyspany i tyle, to będzie moja motywacja. W ogóle nie mam czegoś takiego, że mam jakiś, jestem w ogóle nakręcony na tą walkę, tak jakby to wiesz, sparring był jakiś po prostu zwykły, bez kitu. Nie miałem tak jeszcze nigdy, więc miejmy nadzieję, że to jest dobry znak. Czekamy na jutro, wielki dzięki. Kurde, się rozgadałem znowu, dziękuję. Bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki.